przepraszam, że zapomniałem tekstu. Poczekaj, przepraszam. Sorry. A dobrze teraz? Słyszałem, że się zaręczasz. A Arni już wymyślił wieczór kawalerski. Świetnie. Ale ja się jeszcze nie żenię. Arni powiedział, że prawie. A jak nie będziesz chciał, to on się ożeni z Kasią. A pytał o to Kasię? Powiedział, że weźmie ją siłą. Powiedz mu, że nie chcę żadnego wieczoru. Mam dość problemu. Ojejku, on już załatwił dziewczyny. Ładne? Dziewczyny! Żadnych dziewczyn, wolę chłopaków. Co ty? Z dziewczynami są same kłopoty. Na przykład możesz jakieś zrobić dziecko i nie do tego. A jak się pobiłem? Na miejsca, proszę. Jak to boli? To ma być najlepsze przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłosiłem. To może pan komendant je sam napisze? Nie mam czasu. To może Angelika? Ona się nadaje do czego innego. Ona się do tego nie nadaje. Nie szkodzi, jeszcze raz. No tak, ale logiczne, no ona się nadaje do czego innego. To ma być najlepsze przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłosiłem. To może pan komendant je sam napisze? Nie mam czasu. To może Angelika? Ona się do tego nie nadaje. To ma być najlepsze przemówienie, jakie kiedykolwiek wygłosiłem. To może pan komendant je sam napisze? Nie mam czasu. To może Angelika? Ona się do tego nie nadaje. Do czego? Do czego innego? Ładnie nie. Komendant słoik. Komendant się za słoika. O kurczę, pokażę. Ale dobrze szło te dwie pierwsze linii. Oj kurwa, bo wyjadę. Dobra. No. Napad na bank, wzywają wszystkie jednostki. Był Indianinem i chciał odejść jako wódz Apaczów. Przepraszam, przepraszam, byłem chory. Proszę o przebaczenie. Czarnia ci się podwinęła. Bo tam się nie chcesz mnie zatrzymać. Kopernik udowodnił, że Ziemia krąży wokół Słońca i że bywa okrągła. Aparacik się zesrał. Ślepy, to też strzelałem z łuku, ale przypadkiem. Myślałem, że to harfa. Jak byłem ślepy,
To też strzelałem z harfy. Jak byłem... Przepraszam. Jak byłem... Ciebie to szybko, to proszę. No, to jeszcze raz. Właśnie, chłopcze, każdy kiedyś umrze. I co wtedy będzie ważne? Pogrzeb. 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 Nie ciebie pytam. Nic tak nie uspokaja jak partyjka golf. Przyniósł jakieś narzędzia. Gdzieś tu były. Jezus! Się pierdolę w głowę. Jezus! O moja głowa. Ty! Wiesz, jak się nazywa to, co robisz? Łabędzi śpiew! Żeby czuł się swojsko, jak się będzie kąpał. Zacementujemy też. Przepraszam. Niech się pan nie martwi, panie komendancie. Panuje nad sytuacją. To się odbuduje. No leć wodą. Zapomniałem powiedzieć, że będą też bicze wodne. Wczoraj leciała. No leć wodą! Nie poleci. Przeczytałeś już całą gazetę? A co? Robota pali ci się w rękach. Jezus, oparzyłem się. Przeczytałeś już całą gazetę? A co? Robota pali ci się w rękach. Proszę powiedzieć, o co chodzi? Komendant kazał ci się nim zająć. Sama się nim zajmę, jak nie masz co robić. Żebyś wiedział, że się... Nie mogę grać. Wyjdź na chwilę. Dlaczego? Chcę zostać sam. Co ty? A jak coś się stanie? Zaraz się stanie, jak nie wyjdziesz. Ale możesz sobie nie poradzić. Poradzę sobie. We dwójkę zawsze razi. Błagam cię wyjść. Co chcesz zrobić? Kaka! Poradzę sobie. We dwójkę zawsze razi. Błagam cię, wyjdź. Co chcesz zrobić? Przepraszam, nie tak. Błagam cię, wyjdź. Co chcesz zrobić? Przepraszam. No wiesz. Nie. Kaka. Przepraszam, kurwa. To jest śmieszne. To mało się to pokaże. Co chcesz zrobić? Kaka. Bo to jest... Bo jak chcesz zagrać tak, że on próbuje mówić tak, kupa czy coś takiego. I ma takie... Co chcesz zrobić? Kaka. O Jezu.
O, mamo. Chcę zostać sam. Co ty, a jak coś się stanie? Piotrek, wiesz co, schowaj się w ogóle, będę patrzył. Nie, ja wiem, ale po prostu. Ja tutaj, przepraszam, Maciuś, bo wiesz, bo wtedy. Kaka. Jaki kaka? Muszę na chwilę usiąść na sedesie. Nie mogę mu tak długo w oczy patrzeć, bo raczej jest koniec. Dobra, nie. Sorry. Już, jest okej, okay, jest daleko od okej. Okay. Nie pół minuty, nawet 10 sekund. Dojdziemy do siebie. Choć pierwsze słowo. Kurna, ale jazda. Mistrzu! Nie teraz! Katrin, przedstaw się. To w wydziale zabójstw. Doświadczony policjant. Czego nam potrzeba? Jestem w policji od 30 lat. Znam wszystkie blaski i cienie. Służę. Żeby cię mysz obsrała. Mimo, że cię jeszcze tam... Łaskoczą z kubanem. Mieli postaci. Nieprzyjemne. Nasrała mi? To na szczęście. Mieszko miał trudne dzieciństwo. Jego ojciec, Popiel, był nałogowym alkoholikiem. Wszędzie widział białe myszki. Które w końcu go zjadły. Co do matki Mieszka, to niewiele o niej wiemy. Za to możemy co nieco powiedzieć o jego żonie. Jego ojciec, Popiel, był nałogowym alkoholikiem. Wszędzie widział białe myszki, które w końcu go zjadły. Co do matki Mieszka, to niewiele o niej wiemy. Za to możemy co nieco powiedzieć o jego żonie. Dobra. To już teraz, chłopcy, prywatnie, bez jaj. Kto się napije? Stary wód. Mieszu. Myszką to tak się powinno polewać. Napij się na mój malutki pień. Sprawdziłem was. Nie nadajecie się na policjantów. A ty się nadajesz do domu wybuchłego kombatanta. No, tak żeby. On teraz cisza. Andzia, leżeć. Andzia, puśćcie. Leżeć. Andzia, leżeć. Zostań. Ej, siad. Andzia, leżeć. Ej, leżeć. Kurde. Leżeć. Leżeć. Andzia, leżeć. Leżeć.
Ruszył. Jak twój staje, to też walisz w niego pięścią? Tak. Kasiu. Dziękuję za pomoc. Aha, ja myślałem, nie ma za co. Proszę, myślałem, że ty... Myślałam. Ja myślałem, że on coś jeszcze więcej nie, mówi. Kasiu. Ruszył. Jak twój staje, to też walisz w niego pięścią? Tak. Kasiu. Dziękuję za pomoc. Ale nie myśl, że to... Przepraszam. Oho! Ruszył. Jak twój staje, to też walisz w niego pięścią? Tak. Kasiu. Dziękuję za pomoc. Ale nie myśl, że to... Sorry. No to się... Przepraszam, ale się boję, bałem się, że się rozwali, wiesz? Ruszył. Jak twój staje, to też walisz w niego ręką? O kurde! Pięścią. Łapę przy sobie, zboczeńcu. To nie ja. No, no, no dobra, pobiłaś mnie, to teraz idź do domu. No, no dobra. Pobiłaś mnie, to teraz idź do domu. Komendant kazał mi zostać. Byłeś gejem i obiecywałeś mi małżeństwo. Niczego ci nie obiecywałem. Nie, kurde no. Przepraszam. Nie, bo zapomniałam tekstu, no. Muszę teraz... Dlaczego mi mówisz? Uderz mnie jeszcze raz. To zobaczysz, co to jest prawdziwy mężczyzna. Nie wraz się tknąć mojej dziewczyny. Czyś mi odstaje? Coś ci urosło. A dlaczego ty tu siedzisz? Przypadkiem nie masz wolnego dnia? Mam. Chyba nie zabrałem ci go za karę. Nie. Słychać, nie. Ani nie słyszycie. Co tam nam roczysz? Paskotka niepobłowa. Głośnie! A psik! Oj, ty się skurczę. Z tego, z kosza. No przepraszam, bo tak ładnie się złożył. Co się stało? Przypił? Temperatury, zaburzenia krążenia. Przymioty. Ja tu zdaję maturę! Niegzdecny mysiu! Myślę, że nie mamy tu czego szukać. Thank you.
stanie wojennym. Miałam wtedy 2 latka. Ty, gdzie... Chodź, uzyskli! Cicho! Jezus! Kopnąłem cię? Sorry. O co ci chodzi, Kasiu? Chodzi mi o faceta, przy którym czułabym się bezpieczna. Miłego, inteligentnego, miękkiego, ale czasem twardego i szczodrego, jak się go poprosi. Chodzi mi o faceta, przy którym... Jeszcze raz. Chodzi mi o faceta, przy którym czułabym się bezpieczna. Miłego, inteligentnego, miękkiego, ale... Chodzi mi o faceta, przy którym czułabym się bezpieczna. Miłego, inteligentnego, miękkiego, ale i... No nie... Jeszcze raz. Chodzi mi o faceta, przy którym czułabym się bezpieczna. Miłego, inteligentnego, miękkiego, ale i szczodrego. Chodzi mi o faceta, przy którym czułabym się bezpieczna. Miłego, inteligentnego, miękkiego, ale czasem twardego. Nie, jeszcze raz. Chodzi mi o faceta, przy... Tacy faceci, jak ja, znają swoją wartość. Nie podoba ci się, to płyń do mamusi. Pomacham ci na drogę szklanką whisky. Nie masz co płakać. Wiedziałem, że się zesram. Tu Kaśka, sorry. Ja się znowu pomyliłem. Wszystko jest takie absurdalne. Ale teraz bardziej. Wy też widzicie lodówkę? Dobrze wyszedł, czy nie? Czy raczej tam. Pokopił wszystko. Czerwony kapturek, niebieski magarniturek. Wszystko wyleciało.